Witajcie serdecznie, moi drodzy. Dzisiejsze nagranie o tym, w jaki sposób samemu wydać książkę. Kiedy sam wydawałem swoją pierwszą książkę, to nigdzie nie znalazłem takiej rzetelnej informacji, jak zrobić to krok po kroku i dzisiaj chcę się nią z wami podzielić. Zanim do tego przejdziemy, jeżeli jesteś tu pierwszy raz, to zachęcam cię do zostawienia łapki i suba, a jak jesteś tu po raz kolejny, to nie wiem, dlaczego tego jeszcze nie zrobiłeś, więc koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci łapki, suba, być może i komentarza, bo mi to pomaga docierać do nowych osób, natomiast też wzmacnia to nasz kanał. Ten kanał się rozwija bardzo fajnie, więc będę ci bardzo wdzięczny. Jeżeli wartość, którą ci przekazuję, jest dla ciebie okej, to gorąco cię o to proszę. No i dobra, niby wielki artysta, wydał dwie książki. Natomiast słuchajcie, ja już ten etap przerobiłem w swoim życiu. To są dwie książki mojego autorstwa. Telebohater, jak wybitnie sprzedawać przez telefon. I muszę przyznać, ta książka sprzedaje się wybitnie, bo już w zasadzie sprzedaży na ten moment praktycznie jej nie ma. Tam zostało kilka ostatnich sztuk. Druga, Zaprojektuj swoją sprzedaż, która kilka miesięcy temu miała swoją premierę. Obie książki sprzedają się świetnie i chcę się z wami podzielić właśnie tym, jak przejść cały ten proces wydawczy. Więc przygotowałem sobie taką checklistę 10 rzeczy, które robić krok po kroku, wydając swoją książkę. Pierwsza to określ cel. Wspomniałem wam, że książki sprzedają się bardzo dobrze, ale to też dlatego, że one mają jasno sprecyzowany cel. Telebohatera pisałem dlatego, bo nie było dobrej książki, która pokazywałaby nam, jak profesjonalnie rozmawiać z klientami przez telefon, żeby nie brzmieć jak akwizytor. A Zaprojektuj swoją sprzedaż, zdałem sobie sprawę, że ludzie po prostu nie wiedzą, w jaki sposób mają ułożyć swoją sprzedaż, żeby była dla nich powtarzalna i skalowalna. Czyli po pierwsze określ cel i określ też, komu dedykujesz tą książkę, bo czym bardziej uderzasz w szerokie pole, tym moim zdaniem gorzej. Moim zdaniem, czym węższa grupa docelowa, tym jest dla ciebie lepsze. Po drugie, napisz. No, to jest najtrudniejsza część zadania, chyba że ktoś z was już ma napisaną książkę. Ja Zaprojektuj swoją sprzedaż napisałem w 8 dni. Teraz wszyscy mówią, wow, jak w 8 dni? No proste. Rozpisałem sobie ją w mapie myśli. Polecam wam do tego program X-Mind, dlatego że to jest program, gdzie fajnie mapuje się myśli. Ja tam sobie krok po kroku rozpisałem, później usiadłem, przelałem to na papier. Trzecie, poszukaj korektora. I teraz na rynku korektorów jest masa rozbieżności, jest taki przestrzał cenowy. Ja mam to szczęście, że przy drugiej książce trafiłem na bardzo fajną korektorkę, która będzie kolejne moje książki również zajmowała się ich korektą. I uwaga, tu panują dwa pojęcia, już tłumaczę, o co chodzi. Korekta i korekta redakcyjna. Jest jeszcze coś, co będzie korektą po składzie, ale o tym wspomnę w odpowiednim momencie. Korekta to jest po prostu, że ktoś ci poprawia byki ortograficzne, stylistyczne, daje przecinki, kończy zdania, poprawia nieco zdania, jeżeli źle brzmią. Natomiast redakcja to jest to, jak ktoś całą twoją książkę jak gdyby pomaga razem z tobą poukładać, czy ona jest składna, bardzo często ingeruje ci w tekst i tak dalej. Ja akurat redakcji nie chciałem przy żadnej książce i prawdopodobnie nigdy nie będę chciał, bo zależy mi, żeby tam był mój język. Za to zresztą też książki są chwalone, że po prostu jakbym stał z boku i gadał do kogoś. Natomiast redakcja, tak jak mówię, no redakcja trochę bardziej zmienia cały wygląd tej twojej książki, nadaje jej taki spójny charakter. Ja wolę, jak to jest po mojemu, ale korektę obowiązkowo musisz zrobić. Jest bardzo duży przestrzał cenowy, więc na korektę nie warto też przepłacać. Musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, korekta czy korekta z redakcją. Ja wybrałem tą pierwszą opcję. Kiedy mamy już zrobioną korektę, albo kiedy zlecamy korektę, kiedy zaczynamy rozmawiać, rozważać korektę, to bardzo ważnym jest numer ISBN, który nie jest ci po nic więcej potrzebny niż po to, żeby obniżyć VAT na książkę. 23 do 5%. Wtedy nie ponosisz całego tego VAT-u, bo pamiętaj, że konsument płaci kwotę brutto, więc czym mniej tego VAT-u oddasz, lepiej dla ciebie. Teraz jak uzyskać ten ISBN? To właśnie było coś, czego też nie za bardzo mogłem znaleźć odpowiedzi. Wchodzimy na stronę www.e-isbn.pl, zakładacie konto i teraz uwaga, bardzo ważne. Dostajecie 10 numerów ISBN do użycia, kiedy chcecie. Więc nie musisz mieć gotowej książki po to, żeby mieć ISBN. To jest coś, na co ja nie mogłem wcześniej znaleźć odpowiedzi. Możesz sobie mieć te 10 numerów ISBN i po prostu wykorzystać je w dowolnym momencie. Wtedy po prostu wchodzisz w moje kody ISBN, klikasz w to, wyświetla ci się pola do uzupełnienia i masz nadany kod ISBN. Na tej podstawie też oni od razu drukują wam kod QR i kod kreskowy do książki. Co też jest ważne, bo czasami możecie się zastanawiać, skąd wziąć QR-a, czy wziąć ISBN-a, no to już wiecie skąd, właśnie stąd. A piąty etap to elementy graficzne, czyli m.in. zlecenie okładki. Jeżeli chcesz też jakieś posty promocyjne robić, to od razu dobrze o to zapytać grafika. Jeżeli chcesz na przykład, żeby w twojej książce znajdowała się jakaś warstwa graficzna, jakieś na przykład ilustracje i tak dalej, warto również pytać o to grafika na etapie poszukiwania go. Ja akurat większość, znaczy obie w zasadzie książki, trzecią też, zaprojektowałem sobie w głowie okładkę i poprosiłem kogoś, żeby mi to przelał na obrazek.
wniosek. I dokładnie to samo wam polecam. Po co właśnie masz mieć numer ISBN, że grafik jak już zacznie robić, to on już może ci bezpośrednio to powklejać, co potrzebujesz na twoją okładkę. Nie musisz później hamować swoich prac. Kolejny krok to skład do druku. Jest to bardzo ważne. Piszemy najczęściej w Wordzie i mawia się o tym, że jedna strona Worda to jest około 2,5 strony książki, w zależności jaki to jest format. Ktoś musi ci to złożyć do druku, czyli sprawić, że ta książka będzie się w odpowiednich miejscach kończyła, że będzie miała te swoje miejsca takie, jak powinna mieć. I to się również zleca komuś, kto zajmuje się grafiką. Może to być ten sam grafik, co robi ci okładkę, może to nie być ten sam grafik. Czasami robią to też drukarnie dla klientów. Tutaj co prawda jest to dodatkowo płatna usługa, ale pamiętaj o kolejnym kroku, czyli o składzie do druku. I teraz wspominałem o tym, że korektora warto poprosić, czy zapytać, czy rozmawiać o tym, czy będzie chciał, mógł i potrafił robić korektę po składzie, i to jest ten moment. Czyli kiedy ktoś ci to złoży, to czasami korektor może cię jeszcze poprosić o to, żeby jeszcze raz móc wejść w korektę, zobaczyć, czy nic tam po drodze się nie wydarzyło, dzięki czemu ta książka będzie wyglądać nieatrakcyjnie. Ósmy to druk. Ja polecam dogadywać się z drukarnią już dużo wcześniej, a konkretnie polecam zacząć dogadywać się na tym samym etapie, kiedy zaczynasz szukać korektora i grafika, bo to najlepiej jest w ogóle szukać w tym samym momencie, tylko po prostu zrobić to w określonym momencie. Zlecić drukarni. Po prostu znaleźć drukarnię, która ci to wydrukuje. Musisz zwrócić uwagę na takie czynniki, które wpływają na cenę wydruku książki. Jak? To uszko takie, co czasami jest. Ja akurat tego nie robiłem, bo uważam to za niepotrzebną w ogóle rzecz w książkach. Sam nigdy tego nie przejrzałem w żadnej książce, którą czytałem. Jaki będzie rodzaj okładki? Czy ona będzie matowa jak tutaj, czy ona będzie połyskująca jak tutaj? Ma to wpływ na cenę, czy okładka będzie twarda, czy miękka? Ja mogę wam powiedzieć otwarcie, że twarda okładka to się chyba po nic nie opłaca, bo dużo przewyższa koszt książki, znaczy w sensie podnosi koszt książki. Koszt produkcji, czy to robi efekt wow? Nie wiem. Na mnie to nigdy nie zrobiło efektu wow. Na pewno są dwie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, czyli rodzaj papieru. Ja akurat nie przepadam w ogóle za czytaniem na papierze tej kości słoniowej, czyli tym takim kremowym. Nie polecam, znaczy jak gdyby ja tego nie reflektuję i tutaj to macie ten wybór, czy będzie biała, czy będzie kość słoniowa. I druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, czy będzie klejona, czy będzie szyta, czy klejona i szyta. Ja polecam wam, żeby książka była klejona i szyta, wtedy się tak łatwo nie rozpada, a nie jest to aż tak duża różnica w cenie. No i zanim książka w ogóle pójdzie do druku, albo w momencie, kiedy idzie do druku, w zależności jaki masz na to pomysł, to kolejne dwa kroki, które musisz zaplanować, to jest promocja i sprzedaż. Czyli w jaki sposób będziesz promować swoją książkę. Ja jestem strasznym fanem przedsprzedaży, jestem strasznym fanem promocji w przedsprzedaży, na przykład na darmową wysyłkę do klientów. Wygenerowało mi to bardzo dobre wyniki sprzedażowe. Polecam też robić imienne dedykacje, bo wiem, że to podnosi sprzedaż. Generalnie ludzie lubią to, mało tego, lubią się tym dzielić w mediach społecznościowych, co nakręca kolejną sprzedaż. No i mamy ostatni element, czyli już sama sprzedaż, czyli gdzie to będziesz sprzedawał. Czy umieścisz to na jakimś marketplace, zrobisz swój landing page, czy zamieścisz to jako dodatkową poststronę na swojej stronie, a być może będziesz to sprzedawać jeszcze w inny sposób. To jest kwestia, którą również musisz rozważyć, jak będziesz sprzedawać, jakie metody płatności podepniesz pod swoją książkę. Pamiętajcie, czym bardziej to zautomatyzujesz, tym lepiej. Musisz maksymalnie posługiwać się tym, żeby klientowi mega, mega, mega przyjemnie się od ciebie kupowało. Teraz jak już pewnie zauważyłeś, to wszystko jest procesem. O procesach mówiłem w zupełnie osobnym nagraniu. Ono mignie na koniec tego wideo. A ciebie gorąco zapraszam do lektury książki Zaprojektuj swoją sprzedaż, ponieważ pamiętajcie o tym, że to wszystko idzie zaprojektować sobie, zaplanować. Między innymi to, w jaki sposób sprzedać książkę. Ja tą książkę pisałem po to, żeby każdemu ułatwić dowolną nową sprzedaż, którą będzie rozpoczynał. Gorąco cię zachęcam. Strona zaprojektuj-sprzedaż.pl. Zostaw po sobie ślad, jeżeli miało to dla ciebie wartość w postaci łapki, suba lub komentarza. Też możesz się tym posłużyć. Widzimy się w kolejnym nagraniu, a tu ci mignie o tym, jak układać procesy. Dobrego dnia. Hej.